Witaj na kanale poświęconym narcyzom psychopatom. Jesteś tu, by zrozumieć, co ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Polub, zasubskrybuj, skomentuj. Porzucenie przez narcyza. Część trzecia. Dla narcyza wszystko jest grą, którą musi wygrać na własnych zasadach. Jedyną zasadą, by wygrać grę z narcyzem, jest w nią nie grać. I tu przychodzi zasada no contact, bez kontaktu, której poświęcę odrębny podcast. Musisz zerwać całkowicie kontakt z narcyzem. Jeśli nie macie dzieci, bo jeśli macie, to musisz go stanowczo ograniczyć, ale o tym w kolejnych odcinkach. Jeśli nie macie dzieci, to żadnego kontaktu. Zero. Wiem, łatwiej powiedzieć niż zrobić. Chcesz cały czas do niego napisać, spróbować wszystko naprawić, dać kolejną szansę. Ale musisz zacząć od tego, żeby uzdrowić siebie. Musisz zacząć od siebie. A żeby to zrobić, musisz polegać na całkowitym braku kontaktu. Zaufaj mi, też przez to przechodziłem. Odczuwasz ten ból w klatce piersiowej. Powiększone serce, duszności, krótki, spłycony oddech, brak możliwości wzięcia pełnego oddechu. I zastanawiasz się, czy to się kiedyś skończy i nie widzisz z tego wyjścia. Myślisz, że tak będzie zawsze, że to niekończący się koszmar. Nie możesz spać w nocy, nie możesz zasnąć. Budzisz się wielokrotnie, śpisz po 3-4 godziny i budzisz się z pierwszą myślą właśnie o tym. I całą dobę myślisz tylko o tym. To niekończąca się pętla, która trwa wiele dni, tygodni, miesięcy. Wszystko kojarzy ci się z narcyzem. Każda najdrobniejsza rzecz, szczegół. To efekt, w cudzysłowie, długotrwałej pracy narcyza. Przemocy, tortur psychicznych i emocjonalnych. Czasem nawet fizycznych. Chociaż uważam, że przemoc, tortury psychiczne i emocjonalne, manipulacje tego typu są znacznie gorsze od przemocy fizycznej. To efekt znęcania się nad tobą w sposób, w jaki znęcali się w bazie Guantanamo, gdzie przetrzymywali nieraz długimi latami ludzi bez procesu, bez postawionych zarzutów, nieraz niewinnych ludzi. Jesteś uzależniony jak od heroiny. Twoje poziomy stresu, adrenaliny, hormonów, wielu substancji chemicznych, biologicznych, peptydów i tak dalej sięgają zenitu. Są rozregulowane, jesteś rozregulowany i jedyną metodą jest detoks. A jest nim całkowity brak kontaktu. Musisz skasować, zablokować narcyza. Nie spoglądać na wspólne zdjęcia, przedmioty, nie sprawdzać jego Face'a, Insta, Whatsappa, czy jest aktywny, cokolwiek takiego. Każda najmniejsza czynność, przedmiot, posiłek, lokalizacja, bzdura, jakakolwiek by ona nie była. Słowo, imię, godzina, o której kończył pracę, dźwięk telefonu, powiadomienia, wszystko będzie ci o nim przypominać.
i wyzwalać pętlę, gonitwę myśli, która nie ma końca. Mózg automatycznie stara się naprawić problem. Problem w tym, że tego problemu nie da się naprawić. Nasz mózg tego nie rozumie i stara się naprawić problem za wszelką cenę. Jest to niekończąca się pętla, którą trzeba przerwać. Z czasem ją przerwiesz, uwierz mi, ale musisz pozostać bez kontaktu, bez wyjątku, pod żadnym pozorem. Wyrzuć lub spakuj i zamknij na strychu w garażu wszystkie przedmioty, które ci się kojarzą z narcyzem, ubrania, szczoteczki do zębów, prezenty, co by to nie było. Nieważne jak tanie, jak drogie. Czy to kosmetyki, perfumy, bielizna, czy to ulubione rzeczy. Nieistotne. Robisz to dla siebie, dla swojego dobra. Nie słuchaj, nie oglądaj piosenek o miłości, bo tylko będziesz rozdrapywać rany i pogarszać swoją sytuację. Przedłużać cierpienie i dosypywać oliwy do ognia. Musisz ograniczyć wiele czynności na wiele miesięcy, by samemu sobie nie szkodzić. Sam zaobserwujesz, co wyzwala w tobie szczęśliwe, ale bolesne już wspomnienia. I teraz nawet te szczęśliwe będą już tylko bolesne. Wiem, przez co przechodzisz, wiem, co czujesz. Możesz odczuwać wszelkie dziwne symptomy ze strony układu nerwowego, który został zhakowany przez narcyza psychopatę. Twój mózg został zhakowany. Masz wirusa, a skanowanie i usuwanie go potrwa znacznie dłużej niż w komputerze. Formatowanie dysku nie jest możliwe. Ale z każdym dniem będzie lepiej. Nawet jeśli nie będziesz widzieć tej różnicy za dzień, dwa, 20 czy 40, to po 200 czy 400 przyznasz mi rację. Ale tak źle nie będzie. Powiedz sobie, że wyjdziesz z tego, bo masz najlepszą możliwą pomoc w zasięgu ręki. Kogoś, kto tak jak ty to przeżywał, przeszedł to i wyszedł z tego. Daj sobie pół roku, do roku czasu i zauważysz znaczącą różnicę. Skup się na małych krokach. Postaw sobie cel. Najpierw tydzień bez kontaktu, potem miesiąc. Zobaczysz, że gdy osiągniesz te małe cele, małymi krokami dojdziesz do większych. Teraz skup się na małych krokach i małych celach. Czy to są dni, czy godziny? Posuwasz się do przodu. I o to chodzi. Małymi krokami posuwać się do przodu. Jak dotarłeś tak daleko, to dziękuję ci, że jesteś tu razem ze mną. Polub, subskrybuj, skomentuj, udostępnij, podziel się swoją historią. Powiedz, z czym się zgadzasz, z czym nie, na jaki temat chciałbyś kolejny podcast. Pierwsze dni, tygodnie, miesiące będą bardzo ciężkie. Dlatego słuchaj moich i nie tylko moich podcastów, filmików, czytaj książki, dbaj o siebie. To jest najważniejsze. Rób wszystko, co sprawia ci przyjemność. Kochaj siebie. Nie myśl teraz o innych. Stań się egoistą. Rób to, czego wcześniej nie robiłeś dla siebie. I wiem, że nie masz na nic ochoty. Leżysz tylko w łóżku, z którego nie chcesz się podnieść. Często doskwierają ci objawy uzależnienia. Na przykład mrowienia, mimowolne skurcze mięśni, a nawet mimowolne ruchy kończyn. Jest to tak zwany fight or flight response, czyli reakcja typu walka lub ucieczka. To reakcja układu nerwowego na wyzwalacze zagrożenia
i stresu, pod którym się znajdujesz. Jesteś uzależniony od narcyza psychopaty. I nagle znalazłeś się bez dostępu do swojego narkotyku, którym jest narcyz. To nic innego jak syndrom sztokholmski, czasem nazywany również syndromem helsińskim. Jest to stan psychiczny, w którym ofiara przywiązuje się do sprawcy. Nie obwiniaj się. Wiem, że narcyz zrobił wszystko, byś czuł się winny tego, że związek się nie udał, że to twoja wina, że to ty jesteś beznadziejny, ale to nieprawda. Jesteś wspaniałą osobą, która natrafiła na najgorsze, co mogło się przytrafić. Złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom. W twoim mózgu znajduje się tak zwana amygdala, po polsku ciało migdałowe, które jest ośrodkiem odpowiedzialnym za strach i właśnie reakcje typu fight or flight, czyli walka lub ucieczka. Pod wpływem narcyza amygdala jest znacznie powiększona i jedynym sposobem na jej pomniejszenie i dojście do normy jest całkowity, długotrwały brak kontaktu. I nie mam tu na myśli tylko rozmowy z narcyzem, ale także kontaktu w postaci historii, rozmów, zdjęć w telefonie, przedmiotów i wszystkiego tego, co wyzwala jakiekolwiek wspomnienie o nim. Wiem, teraz to wszystko, ale wyrzuć, zablokuj, usuń, spakuj z pola widzenia to, co możesz, to najlepsze, co możesz zrobić. Tego, czego nie możesz, nie zrobisz po prostu, ale zrób to, co możesz, to dla twojego dobra. Po związku z narcyzem twój stan zdrowia znacznie się pogorszył. Pewnie już nawet w trakcie związku zauważyłeś pogorszenie stanu zdrowia. To wszystko dlatego, że nieświadomie byłeś pod długotrwałym wpływem stresu i wysokich poziomów kortyzolu z nim związanym, a kortyzol obniża odporność i szkodzi całemu organizmowi. Ofiary nieraz mają bardzo poważne problemy ze zdrowiem, typu odklejona siatkówka, problemy ze stawami, pasożyty, zakażenia, infekcje intymne, skórne, wypadanie włosów i wiele innych. Długotrwały związek z narcyzem powoduje często nieodwracalne zmiany w organizmie i uszkodzenia mózgu. Niektóre z ofiar nigdy nie dochodzą do pełni sprawności i sił, ale nie chcę cię straszyć najgorszymi możliwymi przypadkami. Chcę ci pokazać, jak złożony i poważny jest to problem. Osoby, które nie były w związku z narcyzem psychopatą, nie mają pojęcia o tym, co przeszedłeś i o tym, co przeżywasz. Dla nich będzie to zwykłe rozstanie, no jakoś to będzie, nie ten to inny i tak dalej. Głupie komentarze. Nie ma sensu z nimi rozmawiać, bo nie są w stanie zrozumieć, nawet gdyby chcieli. Osoby, które tego nie przeżyły, nie rozumieją głębi zjawiska i może być to najlepszy psycholog, psychiatra, psychoterapeuta, ale w innej dziedzinie. Twoim obowiązkiem jest dbać o siebie. Masz się nawadniać, zdrowo odżywiać i zacząć ćwiczyć, bo to jest właśnie najlepsza metoda na przyspieszenie zdrowienia, leczenia. Po tym, co cię spotkało. Dlaczego? Dlatego, że sport, aktywność fizyczna, ćwiczenia powodują wydzielanie wielu pozytywnych dla twojego ciała substancji, tak zwanych neurotransmiterów, endorfin, dopaminy czy endokannabinoidy. Nie będę cię już zadręczać tymi nazwami. W skrócie, masz rozpocząć regularną, codzienną aktywność fizyczną. Zapisz się na siłownię. Możesz pomyśleć, że to bzdury, ale zrób 30 pompek, przysiadów, skłonów, brzuszków dziennie i zobaczysz, że momentalnie poczujesz się lepiej. Zacznij biegać, jeździć na rowerze, grać w piłkę, jakąkolwiek piłkę. Wiem, że
Na nic z tego nie masz ochoty, ale masz podjąć wyzwanie. Obejrzyj film, serial, ale nie o miłości. Nie z ulubionym aktorem, reżyserem narcyza i nie takiego, co dzieje się w kraju czy mieście, gdzie byliście razem na wakacjach. Już wiesz, co mam na myśli. Zacznij czytać książki. Jeśli jeszcze tego nie robisz, a jeśli robisz, to czytaj jeszcze więcej. Zacznij robić nowe czynności. Zacznij wykonywać nowe czynności, których do tej pory nie robiłeś. Myślałeś, że nie lubisz. Zrób coś nowego. Dlaczego? Dlatego, że nowe czynności pomagają budować nowe ścieżki neuronowe, a tym samym osłabiają stare. Robisz nowe rzeczy, osłabiasz narcyza, który mimo, że już go nie ma, zniknął z twojego życia, dalej okupuje twój mózg. I jeszcze dużo czasu minie, nim będzie lepiej, ale wiedz, że będzie lepiej. Im szybciej zaczniesz działać, tym szybciej będzie lepiej. Już wiesz, co masz robić. Nowe rzeczy, nowe pasje, nowe hobby, strzelectwo, jeździectwo, sport, cokolwiek. Wypisz 10 rzeczy i wylosuj z pojemnika, jak nie możesz się zdecydować. Jeszcze raz dziękuję, że jesteś na moim kanale. Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz omówić swoją sytuację, potrzebujesz kogoś, by porozmawiać tak po prostu, jestem tu dla ciebie. Skontaktuj się ze mną na adres e-mail, tam ustalimy szczegóły. Polub, subskrybuj, skomentuj.